Proszę bardzo, część siódma. Więc powracając, trzeba powiedzieć, że w czasie wojny legalne władze były na uchodźstwie i w 1943 roku w związku ze sprawą katyńską Sowiety zerwały stosunki dyplomatyczne z władzami polskimi RP na uchodźstwie. Niemniej trzeba powiedzieć, że bolszewicy od 1942 roku w Polsce budowali swoje agentury i to się zaczęło od powołania PPR-u. Tak. I już w 1942 na terenie Polski powołało, bo już Niemcy chyliły się, już widoczne było, że Niemcy ponoszą, będą przegrywały to wojnę, dlatego Stalin powołał na terenie Polski PPR. Później dalsze struktury, więc na początku struktury partyjną powołał PPR, pod następną strukturę powołał tak zwany komunistyczny podziemny parlament, Krajową Radę Narodową. Krajowa Rada Narodowa to był samozwańczy komunistyczny parlament na terenie Polski, żeby w przeciwstawieniu do parlamentu Polski podziemnej. Więc KRM był stworzony, bo była druga Rzeczpospolita na uchodźcie, to były struktury na uchodźcie, a w kraju był parlament podziemny skonstruowany na podstawie przedwojennych czterech partii politycznych, to znaczy w struktury parlamentu podziemnego wchodziło Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Ludowe, Witosa, prawda, i później Mikołajczyka, Polska Partia Socjalistyczna i ta Chadecja, której na czele był, prawda, tam sprzyjał Chadecji generał Sikorski, prawda, nie? Czyli był podziemny parlament władz legalnych, a z drugiej strony komuniści zbudowali komunistyczny parlament pod nazwą Krajowa Rada Narodowa, czyli zaczęli komuniści w Polsce tworzyć rząd. Prawda, jak przyszedł 1944 rok, to już Stalin powołał PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Moskwie, przetransformowali, bo ta cała, nie deklaracja, tylko jak się nazywa, ta manifest PKWN-u był ułożony w Moskwie. Nie? 22 lipca. Tak, 22 lipca i na początku pierwsza prowizorka, to była siedziba w Chełmie, przenieśli się Chełmu do Lublina, prawda. I w tym manifestie PKWN-u podczepiono się pod konstytucję z 21 roku, bo nazwano konstytucję z 35 roku nielegalną i faszystowską, nie rozumiejąc pojęcia, co to znaczy faszyzm, bo faszyzm nie jest pojęciem negatywnym, ale raczej pozytywnym, bo do niej się tego w fałszywy sposób się rozumie doktrynę faszyzmu, bo faszystami w ogóle nie byli Niemcy, bo to jest doktryna włoska, faszyzm, nie? Ale do niej dzisiejszego nie klepie się, że faszyzm jest negatywny, nie? I Niemcy hitlerowcy byli nazistami, nie byli faszystami. Czyli PKWN podczepił się pod konstytucję 21 roku, nie? I to powołanie PKWN-u w pewnym sensie zmobilizowało do wybuchu Powstania Warszawskiego. To była jedna z przyczyn wybuchu powstania, ponieważ tu się zaczęło, a to było już po zerwaniu stosunków dyplomatycznych w wyniku sprawy katyńskiej, czyli bolszewicy zaczęli Polsce konstruować swoje władze okupacyjne, nie? Przeskakując dalej, było referendum w 1946 roku trzy razy tak, prawda, bo robili to bolszewicy, a w 1947 roku powołali Sejm Ustawodawczy. Sejm Ustawodawczy. I w wyniku tego Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku PKWN przekształcił się w ten Sejm Ustawodawczy. Prawda, nie? Bo już ten parlament i mianowicie na Sejmie Ustawodawczym w 1947 roku została uchwalona mała konstytucja, prawda, mała konstytucja, mała, kto wie, że była taka mała konstytucja w 1947 roku. I tam jest takie kuriozum, że Bierut był na początku przewodniczącym KRN-u, natomiast prezydentem Rzeczpospolitej, nie PRL-u, ale Rzeczpospolitej, został w wyniku tego, na tym Sejmie Ustawodawczym. Formalnie
zrezygnował z przynależności do PPR-u jako bezpartyjny, to by był zwykły formalizm i Bieru został prezydentem RP. Ale tu jest jedno kuriozum. Na podstawie której konstytucji? Po moich analizach został Bieru prezydentem na podstawie konstytucji z 21. Tak, to jest sensacja. Jeden dzień wcześniej, bo konstytucja... Bo konstytucja, mała konstytucja w 1947 roku była uchwalona 19 lutego. Natomiast ta mała konstytucja przedwojenna w 19 roku ustanowiona była 20 lutego. Takie niuanse datowe, prawda? Nie tamta 20 lutego, a tu jest 19 lutego. I proszę, jeżeli to była mała konstytucja w 1947 roku, to znaczy, że w tej małej konstytucji nie było uregulowane wszystkie sprawy prawne dotyczące władzy. 47 to jest tak, jakiś przełomowy rok, bo zmienił się prezydent również na uchodźstwie. August Zaleski. Zaraz. Tam rzeczywiście, bo umarł Władysław Raczkiewicz. Władysław objął sukcesję właśnie w 47. Tak samo jak Bierut. Właśnie, ja ci tu powiem. To jest bardzo dziwne. A nie, ale to jest bardzo korzystne na rzecz, bo wiemy, dlaczego oni fałszywie przedstawiają prezydentów polskich. To ci zaraz powiem. Ale to dobrze, że wrzuciłam. Bo ja się dokopałam do tego, że Kiszczak został wysłany z misją bojową, Smiersz, do Londynu w 1946. A coś było takiego. I po jego powrocie właśnie okazało się, że zmarł prezydent Raczkiewicz, a wiemy, jakie metody Smiersz stosowało Achnenerbę. I Raczkiewicz ma naturalny sposób. Kiszczak awansował, a zadaniem Kiszczaka w Londynie przez ten rok, 1946 do 1947, było rozwarstwienie emigracji, środowiska emigracji. Rozwarstwienie, no bo tam fachowcy zostali użyci. Więc w 40... I przyciągnięcie do Polski tych oficerów też, niektórych, do pracy wywiadowczej. Właśnie tych oficerów, o których mówił prezydent, że nie chce, żeby oni byli w rządzie. Dobrze, Bartek, róbmy dalej z tymi konstytucjami. Więc konstytucja w 1947 roku została uchwalona 19 lutego 1947 roku. Znaczy się, że jeżeli mała konstytucja, to dalej obowiązywały pewne postanowienia konstytucji z 21 roku. Bo mała konstytucja nie obejmuje całokształtu ustroju, czyli po części jeszcze obowiązywała konstytucja z 21 roku. Dopiero w 1952 roku uchwalono tą konstytucję stalinowską, zmieniono nazwę państwa na PRL. Usunięto ustrój prezydenta, wprowadzono instytucję Rady Państwa. W końcu instytucja Rady Państwa funkcjonowała już w konstytucji 1947 roku, bo konstytucja 1947 i był prezydent, i Rady Państwa. Czyli ona była przygotowywana, ta konstytucja 1947, wstęp do konstytucji perelowskiej, nie? Czyli w konstytucji perelowskiej, prawda, no była Rada Państwa, prawda? A natomiast Senat już został zniesiony zaraz. Jak to było z tym Senatem? Już chyba jak było Sejm Ustawodawczy w 1947 roku, tak, to już było, Senat był zniesiony przy tym referendum 3 razy tak. Czyli już Sejm Ustawodawczy w 1947 roku, to już nie istniał Senat. Już nie istniał Senat, prawda, nie? I wtedy mianowicie uchwalono konstytucję stalinowską 1952 roku, no to co zrobił? Bieruk przestał być prezydentem, został premierem, a Szrankiewicza musiał wysunąć na wicepremiera, prawda? Ale... Dobrze, ale zaraz. Natomiast przewodniczącym Rady Państwa został Aleksander Sowacki. Prawda? Bieruk przestał. A po Bierucie był Cyrankiewicz? Po Bieru w Polsce, bo tu to jest. Cyrankiewicz był premierem wtedy, kiedy Bieruk był prezydentem. Rozumiem. A Bierut jak długo był prezydentem? Bieruk był prezydentem 1947 roku do 1952. Bo przedtem był prezydent przewodniczący KRL. Rozumiem, bo tutaj się August Zaleski był bardzo długo. No dobrze, długo. Prawidłowo. 25 lat. Tak, prawidłowo. A Juliusz Nowina-Sokolnicki jeszcze dłużej.
Lucja Gawelina Sokolnicki do śmierci. 30 parę lat. Do śmierci. Ja chciałam pokazać, co Kaczorowski dostał od amerykańskiej Polonii. Da. Polonii amerykańskiej. Proszę zobaczyć na te gwiazdki, na te pentagramy. No i na ten sposób ostry tutaj. Na temat tych gwiazdek są dwa komentarze. Ale to są ekstremalne, bo to amerykańska Polonia zrobiła coś dla Kaczorowskiego, bo to jest sprzedawane w internecie. Ale przed wojną też ten orzeł, bo wizerunek orła zmieniono w 27 roku. No według mnie to te gwiazdki są... Nie, są dwa komentarze. Różyczkami bardziej niż różyczkami. Nie, te gwiazdki są... Taką sytuację mamy w każdym razie w 2015 roku. Taką mamy sytuację. Jeszcze gorszą może. Jeszcze Habsburgowie, Hohenzollerni pchają się tutaj do Polski. Całe krzyżactwo tu się pcha. Monarchia jest pół biedy. Gorsza jest ustrój demokratyczny. Monarchia jest jaki taki uczciwy, ale już w ogóle największy totalitaryzm jest demokracji. Dlaczego? Bo oficjalne władze nie mają nic do kolory, w demokracji to jest pokrywka rządów bankierskich. Bo ten rządzi, kto emituje pieniądze. A emisja pieniądza, emitować pieniądze powinien król, a potem państwo, a emisja pieniądza przeszła do banków. A podstawowa funkcja banku nie jest emisja pieniędzy, tylko obrót pieniędzy. Tak, Józef Kamyński ciągle apeluje do Dudy i pisze do niego, Dudy, ale Duda nie odbiera ani telefonu, ani listu. Kończmy sprawę tych konstytucji, bo ja mam jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć. Konstytucja była w 52 roku, prawda? I funkcjonowała ona aż do 89 roku jako konstytucja perelowska. Do końca 1989 roku, nie? W związku z tą tak zwaną transformacją ustrojową zaczęto czynić pozory z drugą RP. Pozory ciągłości. Pozory ciągłości. Żeby czynić te pozory ciągłości z drugą RP, to na początku w konstytucji perelowskiej wprowadzono różne zmiany. Wprowadzono te instytucje samorządowe. Przywrócono senat. Przywrócono urząd prezydenta, ale to jeszcze było PRL. I Jaruzelski został prezydentem PRL. I potem na końcu przywrócono nazwę poprzednią i przywrócono koronę. I od tego momentu zaczęła trzecia RP. No ale bez krzyża. Była ustawa sejmowa. Korony, ale bez krzyża. A ten krzyż... Ale przed wojną też krzyża nie było. 56 jest przez Augusta. Ale ten przed wojną też krzyża nie było. Ale był na uchodźstwie, więc jak był oni koronę przywrócili? Ale przywrócił przedwojenny. W 89. Przedwojenny przywrócił. Przedwojenny. Bo nie był przedwojenny, nie? Ale słuchaj, no teraz tak. Czyli, a dlaczego nie przywrócono tej? No bo nawiązano do przedwojny, a przedwojny też krzyża nie było. No proste sprawa. Bo sama powiedziała, że August Zarzycki go przywrócił. W 56. No przedwojny nie było tego krzyża. I nawrócono do przedwojennego. Teraz tak, mała ta historia, obecny orzeł w stosunku do tego orła przedwojennego ma inne też, to nie jest ścisła powtórka przedwojennego orła, nawet to nie, bo między innymi w przedwojennym orle była ta tarcza, miała takie, proszę cię, taką, jakby to powiedzieć, taką ramówkę i ta ramówka to była coś rodzaju jak odznaki te generalskie. Czyli w tej chwili, bo tam heraldycy się kłócili o wizerunek tego orła i w tej chwili jest ta tarcza czerwona bez obramowania, a przed wojną było to obramowanie, znieśli to obramowanie, bo stwierdzili heraldycy, że to nie jest właściwe. O kolorze żółtym obramowanie. Tak. No to jest właśnie to obramowanie
i oni uważają, że to jest oznaka, że to jest nieślubne dziecko, bękarstwo. Przecież to jest paranoja w ogóle. Nie wiem, ale tak zrobiono. Więc przywrócono przedwojenny wizurenek orła w tym sensie, że przywrócono koronę i jeszcze takie szczegóły, złote pazury, jeszcze takie, bo nie było, nie? I chyba jeszcze coś tam z tym ogonem orła było, nie? Czyli tak. No ten ma złote pazury. Tylko formalnie mówię. Te zmiany do konstytucji PRL-owskiej były wprowadzane ustawami sejmowymi. I ustawa sejmowa o zmianie nazwy państwa i o tej koronie była 29 grudnia 1989 roku. Czyli pod koniec 1989. I w związku z tym, że dziennik ustaw wyszedł 31 grudnia, dlatego III Rzeczpospolita się liczy od 1 stycznia 1990 i to konkretna data III Rzeczpospolitej. I Jaruzelski jak ustępował, już prezydent RP był. Jak ustępował prezydentem PRL-u? Jest bardzo ciekawa sprawa, jedna sprawa. Jaruzelski został prezydentem wtedy i akurat w tym samym dniu umarł na uchodźstwie ten prezydent Saba z tej linii uzurpatorskiej. 19. Akurat, już to... W tym samym dniu. No ja w przypadku nie wierzę, czyli to jest to samo, ale co nie, ale był, ale zmarł Saba. Ale zmarł nie, to bo to był Sokolnicki. Nie zmarł Sokolnicki, tylko ten Saba z tej linii uzurpatorskiej. Tak, bo oni się do tego, on do tego Sabata, Bolszewia nawiązuje do tego Sabata cały czas. I to nie może być przypadek, to jest bardzo ciekawe. Ale Saba zmarł akurat w tym samym dniu, kiedy Jaruzelski został prezydentem PRL. To jest powtórka 47, że równocześnie umiera umiera Raczkiewicz. No może, mogę się z tym zgodzić. Albo Zalewski staje się jego sukcesem, zaraz, a Bierut teraz ciągniemy te sprawy, co się w Polsce dzieje. I tak